chciałabym się zapytać, jakie było twoje nastawienie przed dzisiejszym meczem? Nastawienie tak jak chyba każdego, zaprezentować się jak najlepiej i zrobić jak najwięcej. Nastawienie było też takie, by po prostu otrzeć się o to, tutaj nie było presji, że musimy zrobić nie wiadomo co, wygrać i zdobywać konkrety, bo to były moje pierwsze zawody, pierwszy start tak naprawdę z czterema zawodnikami spod taśmy po nie wiem ile to 8 czy 10 miesiącach, czyli po całej zimie od sierpnia. Więc fajnie, że udało się wejść, wyciągnąć jakieś wnioski, tak, bo ściganie samemu, jeżdżenie samemu nie pozwala na takie refleksje jak ściganie z innymi zawodnikami, więc będę starał się doświadczeniem nadrabiać to, by osiągnąć jak najwięcej na tą chwilę, ile mogę. Będę starał się po prostu, żeby tak było. A jak się dzisiaj czujesz na motocyklu? Na motocyklu czułem się okej, wiadomo, ustawienia i trafienie, wybór nie był motocykla na dzisiaj najlepszy, bo myślałem po prostu, że ten motocykl będzie, chciałem się nastawić na dobry start i tak myślałem, że ten motocykl będzie lepszy ze startu z tego, co przejechałem po prostu po tych ostatnich treningach. No tak nie było, czułem się okej, mój drugi start czułem najlepiej po prostu motocykl i jazdę, a pierwszy i trzeci. Poczułem, że po prostu to nie jest to, co powinno być i jadąc się czułem niekomfortowo na sprzęcie. I tyle, bo to kwestia teraz wniosków i dobrego wyboru, bo tutaj każdy już rywalizuje ileś czasu i już wiedzą, co mają robić, tak? A ja postaram się, w jakim stopniu będę mógł ich nadrobić. Adrian, 275 dni trwała twoja przerwa od startu. Czy ty się dzisiaj czułeś, jakbyś debiutował na nowo? Powiem tak, ja nie myślę o tym, tak, bo to nic nie zmieni, czy ja będę myślał, czy nie jeździłem 100 dni, czy 200. Na pewno to wszystko, co się wydarzyło, to miało na to... Na pewno nie było to ułatwieniem, no ale trzeba wrócić i wyciągać wnioski i nie robić już błędów. I przede wszystkim moim celem jest to, by się nic nie przydarzyło, bo już naprawdę wystarczy po tamtym roku różnych przygód, więc to jest dla mnie najważniejsze. A druga rzecz, no postaram się wrócić z moją dyspozycją do jak najlepszego efektu, no ale to od razu Rzymu nie zbudowali, to nie jest tak, że wszystko od razu wyjdzie, to by musiało być też, oczywiście może być lepiej, musiało być szczęście, że decyzje czy wybór motocykla, które się podejmuje, będą trafione i się coś osiągnie, jakiś wynik, tak, a na dzień dobry, a będąc lepszy w jeździe, tak, dłuższy, dużo lepszy wynik, więc dzisiaj tu była ogólnie pomyłka z mojej strony, ale po tym, co jeździłem, sugerowałem się praktycznie startem, bo start, wiadomo, jest najważniejszy w sportach motorowych, tym bardziej żużlowych, więc starałem się zrobić, by te starty były ok, no ale widzieliśmy. Kwestia jeszcze ustawień wszystkiego, no pierwszy bieg był, start był najgorszy, później już te starty były lepsze, więc szliśmy w lepszą stronę, ale tak jak mówię, były inne jeszcze błędy, które dzisiejsze spotkanie pozwoli przeanalizować i wyciągnąć wnioski na kolejne. Adrian, ta twoja jazda dzisiaj była taka delikatnie kanciasta niekiedy. Czy to były nerwy, ustawienia, czy brak objeżdżenia, bo wiadomo, że jesteś 7 kolejek do tyłu? Muszę to przeanalizować. Na pewno najbardziej płynny był mój drugi start, bo czułem wtedy najbardziej motocykl i najspisywał się tak, jakbym, znaczy pracował tak, jakbym chciał i czułem, co się z nim dzieje, a te dwa pierwszy i ostatni start po prostu motocykl zachował się źle, nie tak jakbym chciał i nie jechało się na nim komfortowo, więc stąd możesz wyciągać takie wnioski. Zimowa, tylko wiadomo co się wydarzyło, więc fajnie, że mogę funkcjonować, próbować wracać i będę to czynił, ale od razu Rzymu też nie zbudowali, chwilkę czasu potrzeba i konfrontacji z innymi zawodnikami. Sytuacja, jaka się wytworzyła dzisiaj w Gorzowie, powoduje, że za tydzień no to już nawet pewne miejsce w składzie pan może mieć. Się dochodzi. Ja się tak będę skupiał na tym, idziemy przynajmniej u siebie i będą treningi, będę mógł potestować i spróbować coś więcej, pojechać z kolegami spod taśmy, wyciągnąć wnioski i wybrać. Będę na pewno mądrzejszy niż jestem tutaj na wyjeździe. Ten tor też jest inny niż był, jak jeździłem tutaj ostatni raz, więc dzisiaj jestem świadomy tego, że popełniłem tam jakieś złe decyzje w doborze silnika, ale sugerowałem się treningami to, co jechałem i myślałem, że ten silnik będzie lepszy ze startu niż kolejny, więc dlatego na niego postawiłem. Tak to po prostu wygląda. I w danym momencie się pogubiłem tak samo. Nie wiedziałem, o co chodzi w tym życiu, czemu
ja mam zdrowie i ryzykuję tyle, a ci ludzie chcą mieć zdrowie, a nie mogą go mieć i chcieliby bardzo i nie mogą. Na szczęście wtedy jakby zrozumiałam, ale zeszło mi pół roku albo rok, już nie pamiętam dokładnie, że zrozumiałam, że ja bez tego po prostu nie umiem żyć. Muszę ryzykować, ale z tego eliminować wszystko, co się da, żeby nie doprowadzać do jakichś głupich sytuacji właśnie, żeby nie łapać głupich kontuzji w ogóle. Więc dużo treningów takich ogólnorozwojowych tu jest bardzo ważne, żeby właśnie unikać, przewidywać, dużo się zastanawiać, a nie na przykład też z biegu rzucać się, nie wiem, wyjazdu, nie, mieć taki chaos, no nie, bo chaos przyciąga chaos, czy stwarza to, że coś jest takiego niezaplanowanego, a jak sobie fajnie poukładamy wcześniej, jak to kiedyś Kamil Stok powiedział, bo staramy się pozamykać szufladki, poukładać je i w ogóle, to wtedy bardziej jest to wszystko przewidywalne, jesteśmy przygotowani na wszystko, a tutaj, no nie powiem, to jest taka czarna strona i trzeba to odcinać, jak się da. Ostatnie już szybkie pytanko. Wiadomo, robi się coraz cieplej i te silniki też nie pracują tak, jak powinny. Czy dzisiaj zauważyłeś może już taką właśnie takie problemy, które by mogły napotkać w trakcie zawodu? Jeszcze nie, natomiast też się tego spodziewałem. I inaczej motocykle właśnie poustawiałem na pierwszy swój bieg. I o dziwo byłem dobrze zaskoczony, pozytywnie zaskoczony, że jest duża moc w silnikach i możemy próbować. I tak się też udało, więc fajnie, no ale końcówkę po prostu ja słabo pojechałem, więc prędkość motocyklu była ok, tylko ja już nie nadążałem. Rozumiem, dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Nasi młodzieżowcy jeszcze, wiadomo, dzisiaj Damian bardzo ładnie, Antek dzisiaj miał problem ze sprzęgłem, więc na pewno będą chłopaki pracować nad tymi elementami, no i będziemy dalej podejmować walkę i będziemy robić co się da. Chris Holder, Nazar Parlicki, teraz Grzesiek Zagota. Czy tak kontuzje wpływają jakoś na drużynę? No właśnie, jeszcze Nazar. No właśnie. Czy morale drużyny podupadają? Nie wiem, chyba porównałbym to do tego, że robimy, nie wiem, jakąś imprezę, a goście nam w ogóle nie przyszli, no nie? Coś na tej zasadzie. Albo ich mało przyszło. No tak właśnie, a propos właśnie tych kontuzji. Zdrowie najważniejsze, ale wiadomo, że każdy oczekuje od nas jak najlepszego wyniku, więc naprawdę będziemy wyciągać z siebie wszystko, co się tylko da i też mamy trudne mecze i wiadomo, teraz akurat przyszła taka pora. Jak są takie na styku, to jeszcze potrafimy zawalczyć, natomiast jak już jest mocniejsza ekipa, to nam tego brakuje. Walki no i nie wiem, no czekają nas kolejne i będziemy się naprawdę starać jak najlepiej gotować. A ty ze swojej indywidualnej postawy jesteś dzisiaj zadowolony? Nie jestem dzisiaj zadowolony. Też muszę powiedzieć, że w Gorzowie zawsze mam jakiś problem, natomiast gdzieś tam powiedzmy do tego ostatniego mojego biegu coś jeszcze próbowałem z tego uciłać, ale no ostatni bieg pokazał jednak, że jest klapa i to jest już i wyłącznie moja wina. Sprzęt jest mega wysokiej klasy. Dziękuję właśnie wszystkim mechanikom i Ashleyowi za przygotowanie tak dobrego sprzętu, natomiast braknęło tupnięcia na koniec. Panie Januszu, coraz częściej słychać takie spekulacje, że miałby się pan w Gorzowie pojawić w przyszłym sezonie. Jak pan te komentarze? A to zależy chyba, gdzie ucho się ten... No to nawet Krzysztof Cegielski. Nawet Krzysztof Cegielski to wspomina. Aha. Gdzieś tam, gdzie niegdzie. No to fajnie, że tak powiedział. Dużo się teraz mówi w telewizji, więc... Więc dzisiaj miałem okazję pojeździć też w Gorzowie, więc chyba nie widać, żebyśmy jakiegoś kontraktu podpisywali czy coś w tym stylu, więc... Ale prezes tam stoi, czeka. Nie wiemy za czym, ale no wiadomo, no wiecie jak jest, nie ma co podłapywać, wiecie, bo w tym żużlu jest tak, że kurde, te wyścigi są bardzo szybkie i szybko. A później jest dużo strasznie spekulacji. Wiadomo, że ja mogę też na przykład, nie wiem, teraz po tych zawodach sobie wyobrażać różne sytuacje i poczuć wręcz, że one istnieją. Natomiast Krzysiek po prostu powiedział, że pewnie ten tor, o to mu chodziło, że ten tor by mi dużo pomógł, bo ten tor jest, widzicie sami, po Bartku z Marzliku, po Tomaszu Golobie, po wielu innych zawodach, nawet teraz Iversen, teraz Wacul, Szymek, wszyscy po prostu, tylko po prostu chłopaki jeżdżą coraz lepiej. I to generalnie, o to bardziej bym tutaj... Ale bym telefon był czy nie, Janek? Proszę? Telefon był z Gorzowa czy nie?
nie wiem, czy mogą być w ogóle, więc... Mogą być, bo mogą być kontakty, nie? Tam. No, ale nie, kontrakt to czerwca. Ale z tą teorią, naprawdę, że ten może być spokojni, bo znowu moi prezesi, że tak powiem, się denerwują i można być spokojnym, że naprawdę nic się nie dzieje. Jesteśmy skupieni na tej walce, która jest teraz i bardzo mi przykro, że po prostu przegraliśmy tak sromotnie. A to, że prekontrakty są 15 czerwca możliwe do podpisania, to jest dobre dla was czy złe? Kurde, nie wiem, bo... Nie wiem, bo się nad tym nie zastanawiałem. Naprawdę skupiam się, dopiero dochodzimy do półmetku i wydaje mi się, że mamy coś do zrobienia, więc jako kapitan chyba głupio by wyszło, że nie wiem, w tym momencie już myślę o zmianie klubu czy klimatu i tak dalej. Byłoby to na pewno z mojej strony totalnie olewające dla kibiców i mojego klubu, więc nie wiem, ciężko mi powiedzieć coś na ten temat. To bardziej menadżerowie i tak dalej, prezesi musieliby się wypowiedzieć na ten temat. Jeszcze wracając do tego, co... Piotr Balon, szkoleniowiec FUGO Unii Leszno. No, trochę przykra taka porażka, ale chyba bardziej przykre jest to, że straciliście kolejnego zawodnika. No tak, na przełomie 5 kolejek straciliśmy niestety 3 zawodników i to jest bolączka, ale taki jest sport i w żużlu takie rzeczy się zdarzają. Trudno, będziemy teraz czekać, żeby zawodnicy jak najszybciej do zdrowia wrócili. Jak pan oceni występ swoich zawodników w tym dzisiejszym spotkaniu? Myślę, że zawodnicy dali z siebie wszystko, co mogli. Oczywiście wynik jest słaby, ale na pewno się wszyscy starali. Tym bardziej jak wypadł jeszcze Grzesiek, no to też duch walki nie siadł w drużynie. Jechali dalej. Dziękuję im za to. Panie trenerze, dzisiaj bardzo dobra postawa Damiana Ratajczaka w końcu. Czy to jest taki promyczek nadziei na kolejne spotkania? No, jak nie będzie takiej nagonki, że Damian musi robić punkty, to sądzę, że będzie robił, a za każdym razem, kiedy wchodzi czy do parkingu, czy gdzieś, to wszyscy, no to już chyba ten czas, może się zacznie, może to... Facet na pewno umie jechać, ale jest to młody chłopak i czasami jeszcze głowa gdzieś tam nie trzyma, ale wszystko przed nim rozwija się prawidłowo i to jest w porządku.